sprzedaży na cel opisany w nazwie zadania. Z całą doniosłością wskazuje na tę okoliczność prawną, iż istnienie w obrocie prawnym nawet prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi jakichkolwiek praw do terenu oraz nie narusza prawa własności gminy Przemków do wskazanych powyżej nieruchomości oraz nie narusza praw osób trzecich. Adresat decyzji nie może sobie rościć jakichkolwiek pretensji do gminy Przemków lub innych podmiotów z tytułu posiadania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Decyzja ta nie stanowi pozwolenia na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia. Rozumiejąc motywy, dla których wykonuje się inwestycje o charakterze proekologicznym, nie zamierzam dokonywać ich lub zezwalać na ich wykonywanie przez inne podmioty w sposób naruszający uzasadnione interesy mieszkańców gminy Przemków. Dziękuję. Czy są jakieś pytania w sprawie tego? Proszę bardzo. Proszę panie. Panie przewodniczący, szanowna rado, panie burmistrzu. Wypadałoby panie burmistrzu podziękować panu za tę decyzję, a ja panu nie dziękuję. Ja się tylko bardzo cieszę, proszę pana, że pan taką decyzję podjął. Niepotrzebnie została ona ukryta przed radnymi, począwszy od czerwca roku ubiegłego. Niepotrzebnie ona była przedmiotem tak właśnie drastycznej tutaj z mojej strony wypowiedzi. Panie burmistrzu, kiedy pan miał więcej pewną odwagi, znając pana wrażliwość na tinto natury, tego byłem bardzo głęboko poruszony, że tak powiem, właśnie korespondencja została, jakby istniała między naszym urzędem a tą firmą Poznaniu. Dzisiaj wyrażam swoją, powiedzmy, radość, tak mówiąc, tak ogólnie, że to wreszcie zostało przerwane. Proszę państwa, chciałem dzisiaj podziękować radnym tym, którzy mieli odwagę podnieść rękę, wyrażając, że na to nie ma zgody, czyli 8-6. Chciałem również, no, zdziwieniem, żarem też przyjąć to, że 6 radnych, prawda, było przyczyny, czyli jakby chciało to rozpalanie śmieci, za to, prawda, wyrażam swój, no, bolewanie. Natomiast dzisiaj chciałem podziękować za to wsparcie dla pana przewodniczącego rady, który mi wspierał w tym temacie od początku. Panie przewodniczący, panu dziękuję. Chciałem podziękować za pana Staszka, przewodniczący Komisji Gospodarczej, też za wsparcie na mnie. Chciałem też podziękować panu Januszowi za wsparcie na mnie. Proszę państwa, szczególnie dziękuję pani Weronice, która wniosła w listopadzie tutaj do uchwały rady, że w stosunku 8-6 została, prawda, jakby rada tego nie przyjmuje. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy tam wspierali tej ciężkiej sytuacji. Panie burmistrzu, mam nadzieję, że pan nic nie wymyślił. Powtarzam, nie wymyślił coś zastępczego na naszej husie, w tych własnych zakładach. Jeszcze nie chcę panu ujawniać. Niemniej proszę pana, gdy dojdzie do tego, co pan tutaj miał przyjemność wyrazić, tą myśl, to będę, proszę pana, pierwszym pana przeciwnikiem w tej sprawie. Nie dopuszczę nigdy, aby na husie, proszę pana, miał jakikolwiek nadzieję, tam powstanie jakieś inne, powiedzmy, dzieło, które będzie zatruwać naszą kutę, nasze przodku. To z góry chciałem panu burmistrzu przedstawić. Jeszcze raz, proszę państwa, dziękuję wszystkim za wsparcie. Były pan na duszach, nie wiem, czy